Cześć, z tej strony Noa. Zapraszam Was dziś na małą podróż kulinarną. Wietnam jest jednym z tych krajów, gdzie można zjeść różne najdziwniejsze rzeczy i tak naprawdę nic się nie marnuje. Jakby nie patrzeć, słyszy się dużo o tym, że jest tutaj koty, psy, szczury, różnego rodzaju robactwo i inne tego typu rzeczy. Myślę jednak, że z tych dziwnych rzeczy są też rzeczy w sumie takie dość znane nawet nam, Europejczykom. W porze obiadowej udałam się do dystryktu Hai Ba Chung, żeby znaleźć restaurację, w której będę mogła zdobyć nowe doświadczenia. Choć budynek, w którym znajduje się restauracja, jest dość stary, to właśnie przez to ma ona swój unikalny, wyjątkowy klimat. W tutejszym menu można było znaleźć mnóstwo dań z warzyw, tofu oraz przeróżnych gatunków mięsa, mnie jednak interesowało tylko jedno. Mianowicie żaba. Dzisiaj wybrałam się, żeby właśnie spróbować żaby w Wietnamie. W gruncie rzeczy jedzenie żab jest czymś, co odbywa się w wielu miejscach na świecie. Gdzieś tu w Grecji, w Słowenii, w Francji oczywiście, gdzie to jest jedno z głównych jakby popularnych dań w całym kraju. A poza tym oczywiście Kambodża, Tajlandia, Wietnam również specjalizują się w potrawach z żaby. Mam wrażenie, że turyści bardzo lubią takie postkolonialne budynki. Z tego co zauważyłam, większość klientów była obcokrajowcami. Do dania głównego zamówiłam sobie także lemoniadę, którą bardzo miły kelner właśnie dla mnie przyrządza. Otrzymałam już moją lemoniadę, teraz czekam jeszcze na danie główne. Słyszałam właśnie, że w Wietnamie jedzenie żab w sumie nie jest niczym niezwykłym. Dodatkowo, na przykład w delcie Mekongu bardzo popularne jest łowienie żab podczas pory deszczowej, a następnie suszenie ich i sprzedawanie. I takie suszone żaby, które często są właśnie, jakby to ująć, dodatkiem do alkoholu na przykład, albo też wykorzystywane z okazji tej, takie żaby faktycznie sprzedawane są na kilogramy i takie kilogramy wcale nie są tanie, bo za kilogram takich żab trzeba zapłacić od 400 do 600 tysięcy wietnamskich dongów. A swoją drogą lemoniada bardzo dobra. Po kilku minutach oczekiwania moje zamówienie przybyło. Oto smażona żaba na maśle razem z sosem ze słodkiej papryki. Także czas żaby spróbować. Powiem Wam, że w sumie żabie mięso jest bardzo delikatne. Dlatego ten sos z papryki naprawdę był dobrym doborem do niego i podnosił jego walory smakowe jeszcze dodatkowo. Powiem Wam w sumie, że żaba jest bardzo, bardzo smaczna. Że można się tego nie spodziewać, a po tym jak żaba wygląda, aczkolwiek jest bardzo smaczna. A poza tym jej mięso trochę smakuje jak kurcze, z tym, że jakby jest delikatniejsze i lżejsze. Mam wrażenie, że to takie trochę jakby zmieszać smak kurczaka, a trochę z konsystencją, jakie ma rybie mięso. Mianowicie ono jest takie wilgotne, bardzo delikatne. Poza tym żabie mięso jest bardzo zdrowe. Stanowi świetne źródło białka, ryboflawiny i żelaza. No i do tego jest lekko strawne. Myślę, że ciekawe może Wam się wydać to, że mimo, że w większości krajów spożywa się tylko żabie udka, czyli tylko same nóżki, to w Wietnamie je się całą żabę. Albo jest podawana jakby w całości, cały zwierzak jest na przykład smażony, albo czasem tak jak tutaj podaje się w kawałkach. Niemniej jednak, żaba jest wcześniej patroszona, jest dokładnie oczyszczana, jest ubierana ze skóry. Następnie jest najczęściej smażona na głębokim tłuszczu. Wbrew temu, co można by było sądzić, po tym jak żaba jest mała, to jej mięso jest bardzo sycące. Także jak widzicie, już po posiłku, w sumie porcja zakładała 3 żaby. Kosztowało mnie to 130 tysięcy wietnamskich dongów. Czyli coś około 19 zł. Niemniej jednak, nie jest to bardzo drogie, a jest bardzo dobre. W ogóle powiem Wam, że jedna rzecz, która mi się nie podobała,
w jedzeniu żaby, to było to, że jej kosteczki są bardzo, bardzo malusie i tak naprawdę ciężko jest oddzielić mięso od kości, przynajmniej w niektórych miejscach. Ale powiem wam, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Nie spodziewałam się, że jest takie dobre. Dawno nie jadłam w restauracji nic tak dobrego, szczerze mówiąc. A to jest w sumie taka mała, rodzinna knajpka. Nie jest to jakaś wielka, hiperdana restauracja, aczkolwiek ma właśnie dobre recenzje. Wiem, że można spróbować tego dania także na przykład znacznie bliżej centrum, w okolicy Pontiem, ale tam cena za takie danie jest znacznie wyższa, często zdaje się mniej. Możliwe, że smaczniej, możliwe, że lepiej, ale ja osobiście jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Na dziś to już będzie wszystko. W sumie wybrałam się dzisiaj z wami na mój własny obiad, więc nie jestem pewna, na ile to było aż tak ciekawe i fascynujące, jak większość rzeczy, które próbuję wam przynajmniej pokazać w tym kraju. Mimo to mam nadzieję, że było to w jakiś sposób interesujące, bo nie wiem, ile z was faktycznie miało okazję w życiu spróbować żaby. Ale powiem wam, że jeżeli będziecie mieć okazję, to spróbujcie, żaby są naprawdę dobre. A tymczasem zachęcam was do komentowania, do lajkowania filmu. To jeszcze nie koniec. Podczas filmu na ekranie w różnych miejscach pojawiały się żabki. Jeżeli oglądaliście uważnie i udało się wam je policzyć, chciałabym, żebyście napisali mi na dole w komentarzach, ile tych żab faktycznie waszym zdaniem było. A da mi to też trochę taką satysfakcję, że dałam wam jakieś zadanie bojowe i jeżeli faktycznie ktoś z was to wykona, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Jeżeli chcecie, możecie obejrzeć inne moje filmy, a też zasubskrybować kanał. Pa, pa!